drodzy, świetna informacja, już w najbliższy poniedziałek startuje premiera takiej ekskluzywnej kolekcji świątecznej Abratim, ale ona będzie obowiązywać tylko do wyczerpania zapasów, więc warto będzie się pospieszyć. Dodatkowo od poniedziałku do każdego zamówienia, już nawet nie tylko na ten wzór, będę dodawał zdjęcie z autografem gratis i z wiadomością ręcznie napisaną przeze mnie. www.abraity, pierwszy link w opisie, wpadaj i zamawiaj. Słuchajcie, jestem naprawdę mega dumny z tego, że na dzisiejszym odcinku na kanale Abra Minecraft stworzyliśmy właśnie najlepszą zbrojkę, jaka aktualnie chodzi po naszym serwerze. Jest tutaj, słuchajcie, oczywiście wszędzie netheryt, bo o to prosiliście, i dodatkowo wszędzie oczywiście naprawa, wszędzie ochronka i wszędzie niezniszczalność 3. Teraz wydaje mi się, że jestem naprawdę już przygotowany, żeby odeprzeć atak, czy to, słuchajcie, Lamusa Agent X-a, czy to Lamusa Elvisa. Ale, słuchajcie, jest jedna rzecz, którą naprawdę chciałem zrobić od długiego, długiego czasu. Elviso chwalił się jakiś czas temu, że udało, słuchajcie, mu się zdobyć naprawdę fajne, unikalne enchanty, słuchajcie, między innymi na łuk. Między innymi, słuchajcie, enchanty w postaci książek. A wiecie, no co by nie powiedzieć, mój łuk jest naprawdę fajny. No naprawdę, wiecie, ma moc, niezniszczalność, ma, słuchajcie, tutaj ogień czy nieskończoność, jest naprawdę super łukiem. Tylko problem jest taki, że go się nie da już naprawić. Wkładałem go do kowadła kilka razy, chciałem dać mu nawet naprawę, ale zauważcie, 1/3 jego użyć, czyli 33% już poszło, już się zmarnowało. I on niedługo będzie zepsuty. A to, jakby ktoś pytał, ja tego nie wysadziłem. Naprawdę tego nie zrobiłem. No dlaczego mi nie wierzysz? No po co miałbym to zrobić? Serio, po co miałbym mu robić dziurę? Słuchajcie, teraz w tym momencie chciałbym zakraść się do magazynu Elviso. Zauważcie, nie ma nikogo na serwerze, więc wydaje mi się, że jestem całkiem bezpieczny i nikt nie zauważy, co robię. Chciałbym, słuchajcie, ukraść jedną rzecz. Serio, Elviso jakiś czas temu, no tak nie wiem, z tydzień, może 10 dni temu, naprawdę zachwalał jedną rzecz, którą udało mu się stworzyć i że w ogóle to jest genialna rzecz. Natomiast ja niestety nie miałem takiego szczęścia, więc fajnie by było teraz się włamać i ukraść mu to coś. Mowa tutaj, słuchajcie, o wędce i powiecie, nie. Co? Serio, wędka? Nie, no, Abra, naprawdę? Nie, no, weź mu, chociaż nie wiem, ten hełmik ukradnij. No, weź mu łuk ukradnij. No, Abra, no, nie żartuj sobie. Słuchajcie, mam dowód ku temu, że Elviso dzięki temu właśnie, jakby, łowieniu ryb z tej wędki, stworzył sobie, słuchajcie, między innymi swój cały łuk, a ja musiałem przez pół dnia siedzieć, zbierać expa, tworzyć łuki, I zrobiłem coś takiego, czego nawet nie mogę naprawić, bo nie mam mendingu. Dlatego teraz, słuchajcie, w tym momencie specjalnie się właśnie wkradłem tutaj, aby zabrać tą wędkę. I chciałbym naprawdę przetestować, czy ona dzisiaj da nam szczęście. Łowienie ryb w Minecrafcie jest naprawdę mega niedocenianą rzeczą. Po pierwsze, mogą ci wypaść enchantowane książki. No ostatnio wyłowiliśmy książkę, która naraz miała ostrość i protection, więc jakby trochę wow. Nie, naprawdę trochę wow. Do tego wszystkiego, słuchajcie, ona akurat ma mending, więc ona się nigdy nie zepsuje, ale ma tutaj Lack of Deci 3, ma Lure 3, czyli po prostu szybciej będzie, słuchajcie, się tutaj coś łowiło, czy to ryba, czy jakiś właśnie itemek, a jako, że jest tu Lack of Deci 3, czyli to szczęście morza, to po prostu będzie wypadać więcej fajnych itemków, aniżeli ryb. Już niekoniecznie ryba, tylko na przykład jakieś siodło, skóra, może na przykład jakieś, nie wiem, tutaj, słuchajcie, to serce morza, serce oceanu, wiecie, co mam tutaj na myśli, no nie? Oraz właśnie enchantowane wędki, enchantowane łuki, enchantowane itemy, enchantowane książki. Aktualnie to zapadła noc, więc musimy sobie pójść spać, ale słuchajcie, mega prośba do was, obejrzyjcie ten film do końca. Wielu z was naprawdę myśli, że łowienie ryb nie ma sensu, ale gdyby nie to łowienie ryb, to teraz nie miałbym, słuchajcie, tego miecza. Okej? Miecz nie ma jeszcze tutaj ostrości 5 i będę chciał właśnie w niedalekiej przyszłości się tym zająć. Zauważcie, jak wkładam, słuchajcie, mój mieczek tutaj do naszego, słuchajcie, kowadła, to mogę bez problemu dodawać do niego itemy. No tutaj akurat nie dodaję, bo nie mam czego, ale jakby pokazując wam, że mogę zmienić nazwę, pokazuję, że można po prostu go edytować. Ten miecz jeszcze nigdy nie był naprawiany, więc mogę w przyszłości do niego dodać jeszcze tutaj, czy to Fire Aspect 2, czyli zaklęty płomień, czy na przykład, słuchajcie, Sharpness 4. A żeby stworzyć książkę właśnie z ostrością 4, to... Ale ja musiałbym się nabiegać, byczku. Więc teraz tak, słuchajcie, my pójdziemy się przespać w tym momencie, a następnie, słuchajcie, pojedziemy sobie bardzo tajnym tunelem właśnie do Elviso i na jego wyspie połowimy tą wędką. Mam nadzieję, że wypadną kozackie itemy, ale dajcie znać, jak myślicie, czy naprawdę to się uda, czy nie. Bo serio, ja wiem, że wielu z was nie jest tutaj jakby, wiecie, za tym, że łowienie ryb jest genialne, ale mnie się wydaje, że warto dać szansę, bo naprawdę, ja wiem, że Elviso cały swój łuk, który jest...
naprawdę dokokszone. Stworzył właśnie przy pomocy, słuchajcie, wędki. To jest mega XD, ale naprawdę coś w tym jest. Dobra, tutaj w skrzyni jest stone. Zawsze nim zabuduj ścianę. Tak, trzeba o tym pamiętać, że słuchajcie, tutaj trzeba zabudować właśnie ścianę, kiedy się przechodzi. Ja to oczywiście pamiętam. Dobra, bierzemy stone'a, oczywiście tutaj stawiamy. Kobla możemy sobie w tym momencie wywalić. Przechodzimy sobie oczywiście przez ścianę u Elviso. No nie ma go w domu, więc całe szczęście, spokojnie, on mi tutaj się nie wbije, nie rozwali mnie. Aczkolwiek bardzo bym chciał, słuchajcie, sprowokować jednego czy drugiego, aby móc, słuchajcie, przetestować moją zbrojkę. Ona jest naprawdę mocna. Wy wiecie, ja do tej pory chciałem robić tak, że po prostu diamentowe, zużyte zbrojki po jakiejś klepie wyrzucam i po prostu robię sobie nowe. A tutaj, no, na wasze życzenie stworzyłem nederytową, mendingową, więc no może się opłaci. Pomyślałem też o jednej rzeczy, że można by zrobić farmę ryb AFK. Na pewno doskonale wiecie, że są takie rzeczy jak na przykład moja ekspiarka, że odchodzisz sobie od kompa i wszystko robi się praktycznie za ciebie. Czyli zombie jakie spadają, ty sobie przychodzisz, potem odbierasz sobie itemki, level i tak dalej, i tak dalej. I to samo można by zrobić, słuchajcie, z wędką. Są, wiecie, farmy takie po prostu na jedną kratkę, gdzie po prostu cały czas jakby ty jako gracz, nawet jak cię nie ma przy kompie, zarzucasz tą wędkę i cały czas wyławiasz ryby. Myślicie, że to jest dobry pomysł? No a teraz tak, ja słuchajcie, już bez przedłużania zarzucam tutaj po raz pierwszy naszą wędkę. Oczywiście chciałbym, słuchajcie, aby nasze itemki... O, już coś płynie, dobra! To jest, słuchajcie, dorsz. No oczywiście trzeba zacząć, wiadomo, no od takiej rybki, no nic ci na to nie poradzę, byczku, no nic ci na to teraz nie poradzę. Musimy zacząć sobie w ten sposób, ale mam nadzieję, naprawdę liczę na to, że tutaj wyłowimy dzisiaj coś mega, mega kozackiego. Jasne, tych ryb będzie dużo, tak? Będzie dużo. To nie jest tak, że z tymi enchantami wypadnie nam wszystko. Kurde, wypadnie nam składany zamek z papieru. No nie, no tak, słuchajcie, kolorowo to nie jest. Ale serio wierzę w to, że wypadną nam tutaj jakieś mendingi, że wypadnie nam, słuchajcie, jakaś tutaj właśnie enchantowana książka, łuki, bo pamiętam, że jak była wojna, słuchajcie, gang USA versus gang Polski, no na pewno pamiętacie, jak rok temu mieliśmy naprawdę sowitą klepę. To ja właśnie dzięki łowieniu ryb dostawałem naprawdę sensowne itemy, ale takie, kurczę, ja pamiętam, że dzięki dzięki łowieniu, no, my mieliśmy sporą przewagę z Maciochem, bo agenty Xielewiso tego nie robili, a my tworzyliśmy naprawdę z tego fajne, fajne rzeczy. Wędka, słuchajcie, ma mending, ma naprawę, więc ona sama się naprawia, do mnie jakoś dużo levela nie wpada, ale jednak wpada, zauważcie, teraz mam czwarty, zobaczymy ile levela będę miał na sam koniec tego odcinka, bo tego też jestem ciekaw. Aktualnie, słuchajcie, 6 rybek i powiem wam szczerze, możecie się śmiać z ryb w Minecrafcie, ale pamiętacie jak ostatnio zginąłem podczas sklepy właśnie z Elviso, tutaj słuchajcie, zginąłem przez to, że nie miałem jedzenia. O, rozdymka może się przydać akurat do potek i cyk, kolejna rybka, więc całkiem spoko, ale słuchajcie, no już zaraz będzie w ogóle piąty level, więc szybko to wpada, ale słuchajcie, jedzenie rybek też ma sens, bo zauważcie, no my mamy teraz 45 steaków i to jest absolutnie już wszystkie jedzenie, jakie ja mam. Nie mam w ogóle innego żarcia, tak w ogóle, a ostatnio padłem przez brak żarcia, więc może akurat to jedzenie rybek byłoby całkiem sensowne? Dobra, połowimy sobie, słuchajcie, tutaj w takim małym zbiorniku wodnym. Może teraz wypadnie nam coś lepszego. Serio, bo kurczę, aktualnie 9 rybek, no to nie jest najlepszy wynik. Trzeba przyznać, że to nie jest najlepszy wynik, aczkolwiek łowienie w takim czymś to też może nie być najlepszy wynik, chociaż... Czekajcie, no rozdymka wpadła. Rozdymka jest na pewno ciekawszą rzeczą niż jakiś dorsz czy łosoś, więc no dajmy szansę, słuchajcie. Dajmy tutaj szansę temu malutkiemu stawikowi. Elviso, gdyby zobaczył, że ja łowię u niego, to pewnie by mi nogi z tyłka powyrywał, no ale... No, że tak powiem, on tego nie widzi, więc jest całkiem spoko. Dobra, wsiądziemy sobie teraz do łódki, słuchajcie. Może jak popłyniemy sobie troszeczkę dalej łódką, to będzie, słuchajcie, bardziej szczęśliwie. Dobra, zarzucamy sobie w takim razie i teraz jesteśmy jak typowy twój stary na rybach, nie? Na zasadzie jesteście nad jeziorem i twój stary mówi, że o 5:30 idzie łowić ryby i mówi ci, że ty, Michał, Bożena, nie wiem, jakkolwiek masz na imię, idziesz z nim. To ja właśnie jestem tym starym teraz. Jestem na łódce, jestem na jeziorze i wydaje mi się, że zaraz weźmie 120-kilogramowy sum. A to raczej będzie jakaś mała oklejka albo płotka. Ale nie! Niech będzie! Twój stary myśli, że naprawdę wypadnie duży sum. I ja też myślę, że wypadnie. Coś naprawdę mocnego. Więc dajmy, słuchajcie, szansę. No póki co kolejna rozdymka, ale level przynajmniej wpada. Akurat level mnie cieszy, bo ja, słuchajcie, będę robił niedługo oczywiście drugi set taki... No oj, 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 tutaj jest akurat kolejne bieranie. Trzeba uważać, no nie? Ja będę niedługo robił, słuchajcie, kolejny secik nederytowy. I wy... O kurde, kolejne branie. Ej, ale szybko tutaj w ogóle jest. Jakoś tak dużo szybciej mam wrażenie, że te ryby biorą. No ale będę robił, słuchajcie, ten kolejny secik i będę potrzebował właśnie, słuchajcie, levela do łączenia itemów, no nie? Bo żeby dodać książkę z naprawą na itemki, to kosztuje tam 17 leveli. Albo 9 leveli na niektórych tych moich itemach, więc no sami kumacie, no trzeba tutaj trochę tego levela mieć. O kurde,
ej, siedzę sobie z telefonem i w ogóle sobie, wiecie, coś tam patrzę na Instagramie, a tutaj sobie wyławiam rzeczy, a tu patrzcie, nitka mi wypadła. Okej, może nitka nie jest najbardziej spektakularną rzeczą, z której można by się jarać, ale to jest tak jak ze skórą, na zasadzie nitki się zawsze przydają. A czy ja nie mówiłem na początku tego odcinka, że będziemy robić łuk? No właśnie, i pamiętacie? Ostatnio musiałem szukać po skrzynkach na wyspie Elvisa w jego domu i musiałem wchodzić na wyspę Agent X'a, żeby znaleźć nitki, bo sam nie mogłem znaleźć nitek, więc może to nie jest taka zła decyzja, żeby tutaj pójść na ryby i wyłowić sobie nitki. Dobra, moi drodzy, już na pewno widzicie, że mam, słuchajcie, pierwszą książeczkę w naszym ekwipunku. Zaraz wam pokażę, co to jest, bo jest fajne. Nie jest to na pewno coś takiego, co chciałem po kroju, że jest to mending, ale jest to bardzo ciekawa jedna rzecz, więc już jest dobrze, bo gdzieś w połowie naszego odcinka mamy pierwszą enchantowaną książkę, która jest dość mocna, ale też i bekowa. Zauważcie, mamy wyłowione 8 rozdymek, 8 łososi, jedną nitkę oraz 15 dorszy. O, tutaj już 16, słuchajcie, znaczy 9 łososi. Ale słuchajcie, to patrzcie, książeczka z Projectile Protection 2, czyli enchantem do życia nikomu absolutnie niepotrzebnym, ale ma także, słuchajcie, coś mega kozackiego w postaci efektywności 4. O kurde, czekaj, bo tu mnie... Aj, przegapiłem branie, słuchajcie. Może i mój Kill Off aktualnie ma efektywność 5, ale zauważcie, ja ze sobą często noszę, nawet teraz, Kill Off diamentowy z efektywnością 4 i ona mi służy na przykład do kopania czy to jakichś diamentów, czy chociażby, słuchajcie, netheraka, netherytu, wiecie, o co mi chodzi, no nie? Taki po prostu Kill Off roboczy, więc wydaje mi się, że ta książka jest spoko, co prawda nie jest to, wiecie, no na przykład naprawa, czy nie jest to, słuchajcie, jakiś enchant na łuk, więc szkoda. A, i w ogóle 10 level wpadł, my musimy też pójść przekimać, bo zaraz, słuchajcie, tutaj nas zaczną atakować mobki i nie będzie fajnie, a ja nie chciałbym sobie psuć, słuchajcie, zbrojki, wiecie, na kurczę jakimś zombiaku, bo to w ogóle bez sensu. Dobra, zarzucaj byczku dalej i powiem szczerze, że jeszcze liczę na to, że może name tak wypadnie. Bardzo by było fajnie, gdyby, słuchajcie, jakiś znacznik nam wypadł, bo to jest jednak spoko, nie? Kupowanie znaczników, słuchajcie, u villagerów kosztuje chyba 22 emeraldy, więc trochę sporo. Gościu, czy ty sobie stąd pójdziesz, czy mam cię tutaj rozwalić? Mam cię rozwalić? No to masz, Eluvina. Dobra, możemy w sumie pójść, słuchajcie, przespać się w domku Elvisa, bo zauważcie, nie ma go na serwerze, więc wiecie, no skoro znowu go nie ma, no to dlaczego mam sobie, słuchajcie, odmawiać? Chłop tutaj gdzieś, słuchajcie, łóżka miał, chyba tutaj na górze, tak? Ty, no patrz to! Okej, może, słuchajcie, jest tutaj okno rozwoju. Ej, a czemu to... Ja mogę to chyba zabudować. Patrzcie, chłopakowi zimno jest, no to co? Ja mu tutaj zrobię tak, żeby nie miał tutaj, wiecie, że tak powiem, dziury w domu. Tutaj też, patrz jaka dziura, nie? No to mu naprawiam. Tutaj, o, patrz, tu naprawione, tu naprawione, ty. No to teraz możemy iść spać ładnie, pięknie. Ty, no! To łóżko Elviso to jakieś takie wygodniejsze od razu się zrobiło. Nie no, tak to ja mogę żyć. Teraz to jestem, słuchajcie, zregenerowany i twój stary wraca na ryby. No nie, ewidentnie twój stary wraca na ryby. Bardzo bym chciał, słuchajcie, tutaj złowić po raz kolejny jakąś, no, książeczkę. Jakąś taką mocarną, słuchajcie, książeczkę. Najlepiej właśnie z czymś na łuk. Ewidentnie na łuk, bo ja wiem, że czeka mnie po prostu tworzenie łuku na nowo. No może jeszcze nie w tym momencie, bo on ma dużo użyć. Jeszcze. Ale za naprawdę bardzo niedługo, niestety, ale będę zmuszony. Więc no dobra, łowimy dalej w takim razie. Dobra, słuchajcie, troszeczkę połowiłem i niestety na razie bez większych rezultatów. Akurat udało mi się wyłowić rybkę tropikalną, która myślę, że jest całkiem ciekawą rzeczą i fajnie by było ją dać w ramkę dla jakiegoś donatora. Tak serio pomyślałem, że kurczę, u mnie przecież jest w gangu jakby braci, w bazie gangu braci, ale ja chwał. Więc może akurat rybkę byśmy dali dla jakiegoś donatora, bo to ładnie wygląda. Ale jestem dość mocno zaskoczony tym, że nie ma, słuchajcie, ani wędek, ani łuków, bo do tej pory, wiecie, kiedyś tego dropiło dużo więcej, nie? Tak ewidentnie dużo tego dropiło. A teraz tak jakby chciało, a nie mogło, nie? Level tutaj leci, rybki tutaj lecą i tak jak mówię, na pewno będziemy to jeść, tam przepalać i tak dalej, ale zaskakuje mnie, że nie wypada w ogóle tutaj na przykład wędka, bo kiedyś tych wędek naprawdę było dużo. No i dobra, słuchajcie, ogarnąłem sobie inną wędkę. Serio, pamiętacie? Ja jakiś czas temu już łowiłem te ryby i za każdym razem ten lure niestety nie zdawał egzaminu. To jest jakby enchant, że po prostu wypada więcej rybek, aniżeli jakiś tutaj skarbów. No ale zawsze myślałem, że to się łączy, na zasadzie, że jak jest i to szybsze łowienie, no to też i mogą wypadać ogólnie te wszystkie jakby skarby. To też działa w ten sposób, słuchajcie, Lack of the Sea 3, że po prostu masz 6% szans na to, że wypadnie coś innego niż ryba. No 6% szans to nie jest jakoś mega dużo, ale wyobraźcie sobie, że kiedy łowisz 10 razy, no to już masz 60% szans, że po prostu coś ci tutaj fajnego wypadnie. Więc ja sobie w takim razie połowę tą wędką i mam nadzieję, że to się opłaci. Wiadomo, będę tutaj wolniej łowić, ale za to, słuchajcie, jest większa szansa, że wypadną fajne rzeczy. No bo kurczę, może i książka tutaj wpadła, no nie? Ale
Dalej, chciałbym tutaj naprawdę złowić coś jeszcze, jakiś łuk, najlepiej serio łuk, jakby bardzo chciałbym złowić łuk, który będę mógł sobie potem połączyć, bo warto też pamiętać o tym, że ja już jeden łuk w swoim posiadaniu mam z odrzutem 2, mam łuk z punchem, ale potrzebuję po prostu takich łuków więcej, no bo tak jak mówię, no tego nie naprawię, tego nie połączę, na ten nie dam mending, więc tak trochę słabiutko, no dobra, zobaczmy co tutaj wypadnie, no po raz kolejny słuchajcie, dorsz, serio, ja daję tym wędkom słuchajcie, po raz kolejny szansę i to łowienie ryb, ja wiem, że jest dobre, ale jakoś nie wiem dlaczego. Jakoś naprawdę nie kumam dlaczego. Nie chcę, słuchajcie, się teraz opłacić. Naprawdę, na tym naszym oceanie, gdzie my siedzieliśmy przez 2,5 miesiąca i słuchajcie, tworzyliśmy ocean specjalnie, żeby tutaj były ryby, skarby, no spójrzcie sami, no naprawdę fajne miejsce. To wypada mi kurczę rozdymka, wypada mi rybka tropikalna, nitka, łosoś i dorsz. Serio? Jakby... No nie, naprawdę, serio? Dobra, słuchajcie, udało mi się wyłowić kolejną rybkę tropikalną, ale czy to jest naprawdę rzecz, z której mógłbym się cieszyć? Ja nie rozumiem. Naprawdę, słuchajcie, nie rozumiem, czy ten drop został ograniczony, ale spójrzcie na to. 58 ryb zwykłych. Dwie tropikalne, dodatkowo 15 rozdymek. I ja rozumiem, że jeszcze rozdymki, to jak cię proszę, to jest dość rzadkie i w miarę sensowne, ale kurczę, ja sobie tutaj stoję, słuchajcie, już z pół godziny łącznie, no nie? Ten o, kolejna tropikalna, no dobra. To akurat z taką wędką chyba częściej będzie wypadać, no nie? Ale serio, stoję sobie tutaj, słuchajcie, z pół godziny, podczas gdy odcinek ma 16 minut i... Naprawdę? Naprawdę jedna książka? Serio? Jakby... No kurde, gościu, no to jest dla mnie niedobra rzecz, nie? Mnie tak korci, żeby już po prostu, słuchajcie, wyrzucić tą wędkę do lawy, że nie wierzycie. Naprawdę nie uwierzycie, słuchajcie, ale ja zapamiętałem jakoś to łowienie ryb jako najlepszą rzecz na świecie, a tutaj... No dobra, no kolejna rozdymka. I co ja mam zrobić z tą rozdymką? Nie wiem, kurczę, napompować i grać ją w piłkę nożną? No nie, no błagam. Daję tej wędce ostatnie, słuchajcie, 7 szans. Patrzcie, jest 47 użyć. Jak będzie, słuchajcie, 40 użyć i nic nie wypadnie, to po prostu biorę i, słuchajcie, spalam ją w lawie. A tą wędkę Elvisa, to ja nawet nie powinienem kraść. Niech on sobie ją weźmie po prostu ode mnie. Niech on sobie po prostu ją zabierze, bo jak sami widzicie, ona po prostu się do niczego nie nadaje. Ja nie wiem, jakoś na ostatnim połowie umiałem znaleźć, słuchajcie, Protection 3 łamane na Sharpness 3. To naprawdę była super ciekawa, słuchajcie, książka. Natomiast to... Co to jest, słuchajcie? Co to jest? Kurczę, dawaj mi tutaj coś sensownego, dawaj. Dawaj mi tutaj jakąś dobrą rzecz. I dał rybę. No ja mówię, no ryby super, no na pewno będę jadł ryby, no bardzo zdrowe, no bardzo się cieszę. Ale naprawdę to jest jedyne, co ta gra może mi zaoferować? Serio? Jakby naprawdę... O! Super! Dostaliśmy buty! Nie no, nederytowa zbroja? Niezniszczalność 3, naprawa, ochrona 4 i powolny upadek 4... Pff. Wywsz to, wywal, byczku! Załóż se nowe, a raczej śmierdzące, stare buty z jakiegoś bagna. Załóż, nie no, se załóż, 38 użyć, gościu. No, to jeszcze 4 pokolenia będą w tym chodziły, ja wam gwarantuję. Moje wnuki będą w tym chodzić, nie? Kurde, takie fajne butki, naprawdę, no. Świetne, świetne to łowienie ryb, no bardzo, bardzo się cieszę, no O kurde, a to ci heca! A to już takie buty typowe, nie? Takie na zasadzie, że wiecie, to już po dziadku, słuchajcie, są buty, patrzcie. O kurde, takie, nie no. Akurat po dziadku buty to spoko, ale takich to już chyba nie będę żartował, co? To są takie kalosze twojego starego na ryby, nie? Mhm, ta. Bardzo, bardzo podziękuję, ale chyba nie tym razem, nie? Ej, ewidentnie. Naprawdę... No, naprawdę jestem w szoku. Dobra, ta wędka ma, słuchajcie, ostatnie swoje dwie próby. No bo patrzcie, tutaj jest 41, czyli tak jak mówię, jeszcze jedna ryba, jeszcze druga ryba, bo już... Nie... Wow, jeszcze baby ząbek. Czekaj. Wypadł, bo ta wędka ma użycia, tak? No to możesz sobie stąd iść, byczku. No nikt cię tutaj nie potrzebuje teraz w tym momencie. Dobra, czekajcie. Okej, zarzucamy. Ona ma 41 użyć. No to tak jak mówię, dwie ostatnie rzeczy. Nie wiem, czy ryba, czy po prostu dwa ostatnie brania i kończymy tą zabawę. I kończymy tą zabawę i wywalam tą wędkę po prostu na zbity pysk, bo po prostu, słuchajcie, to nie ma sensu. Nie wierzę w to, naprawdę nie wierzę w to. Ja uwielbiałem łowić ryby w Minecrafcie, ale to... Co to jest? Nie, poważnie, co to jest? Dobra, jest jakieś branie, czy nie ma jakiegoś brania? O, jest branie! Dawaj! Uuuu, rozdymka, nice! Nie, żartuję. Żartuję, żeby nie było. Wędka ma ostatnią szansę. Jaka jest szansa, że po 100 złowionych itemach nagle wypadnie nam coś kozackiego? No chyba wy wiecie, jaka jest szansa. Ja chyba też wiem, jaka jest szansa, ale dobrze. Dajmy się jej wykazać. Dajmy się, słuchajcie, tutaj tej wędce wykazać. Użyć łącznie, słuchajcie, zrobimy na niej 25. Czyli szansa na znalezienie dobrego itemku jest 150%. Tak, to może ja zrobię tak.
i niech ona po prostu spoczywa sobie gdzieś tam na dnie i po prostu nikomu więcej życia nie utrudnia. Nie wierzę w to, słuchajcie, kumacie to? Ukradłem Elviso itemek, a teraz idę go oddać, bo jest tak tragiczny, że po prostu nie chcę go już mieć. Ja nie chcę, żeby on był ukradziony, słuchajcie, ja po prostu chcę mu oddać. Nie, naprawdę, ja tego nie chcę trzymać. Wow, to jest niesamowite. Złodziej kradnie i złodziej oddaje. Ale gościu, bierz to ode mnie. Zabieraj to, po prostu ja tego nie chcę na oczy widzieć. Nie, naprawdę, nie, więcej tutaj nie przychodzę. Ja więcej po prostu od Elvisa nie kradnę, bo sami widzicie, że to nie ma sensu. Moi drodzy, subujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem i przypominam, od najbliższego poniedziałku wlatuje, słuchajcie, świąteczna kolekcja Abratim, ale wersja limitowana. Jak się skończą bluzy, koszulki czy cokolwiek innego, to kolekcja zniknie, więc warto się pospieszyć. I od poniedziałku do każdego zamówienia będzie moje zdjęcie z autografem gratis i do tego wszystkiego z wiadomością na odwrocie tajną ode mnie, pisaną odręcznie przeze mnie. www.abraity. Pierwszy link w opisie. Ja wam bardzo dziękuję. Dobrego dzieneczka. Eleczko i pół!